Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Moi drodzy, jesteśmy w środku lasu i stała się rzecz straszliwa, bo ja myślę, że z przyjacielami pójdę na podróż, a oni dali mi chloroform i ja teraz niczego nie pamiętam, bo jestem w ogóle w innym pokoju teraz, a zobaczcie, nie mam mapy, bo oni mi dali chloroform. Nie było odcinka przez dwa dni, bo Ignacy leżał nieprzytomny, a my... Wywieźli mnie i gwałcili mnie i ja nie wiem, co się stało, jest paskudnie, ja nie widzę, co się dzieje i Tomek mówi, że mnie zaprowadzi do bezpiecznego miejsca, ale ja się trochę boję. Że to już powoli... Ignacy, uciekaj! Uciekaj! To już powoli jest syndrom sztokholmski, ja się... Gdzie jesteś? Co ci się stało, mądzioka? W lesie! Gdzie? Zbieram węgiel, bo byłem niegrzecznym chłopcem i nie wrzucałem przez 3 dni filmów moich kochanych. I dostajesz teraz czopki w pupę od rodziców. Ojej. Było zawsze najgorsze. Na szczęście od rodziców, a nie od ciebie. No to by się podobało. Ty tato nie, mówiłeś mocniej czopka. Tak. Wcale nie, ja zawsze był ten suspens delikatny u lekarza, kiedy zastanawiał się, co przepisać. I mówi, no ten syrop do wkładania kuja do buzi już 5 razy przepisywałem. Dzisiaj będą czopki. I mówi, nie! A tak naprawdę mówisz, tak! A tak, a to chodziło o to, że ja wiedziałem, że mój tata mnie nienawidzi i że będzie mi to wkładał jeszcze mocniej i żeby on myślał, że mi się nie podoba, mi się podobało, oszukałem go. Byłem jak Frank J. Underwood. No to jesteś mistrzem. On nie miał J na nazwisko. Drugie imię. Francis J. Underwood. Jesteś pewien? Tak, nie pamiętam. Dobra, po co my tego tyle węgla zbieramy, powiedz mi? Wiesz co, nie wiem, ale ja drzewca zobaczyłem. Zrobimy... Jest tutaj 4 drzewców, jest śmieszne. Ignacy, zrobimy sobie to wielkie pole tych do suszenia mięsa. A, drying kraków. I będziemy mieć dużo wysuszonego mięsa. Świetny pomysł. Tak, jakbyśmy mieli plan i jakbyśmy mieli wygrać. Tak, to ja mam świetny pomysł. Ty jesteś Wigfried, która jest skurwialcem i ona ma chore statystyki do walki, więc zrobimy 300 tysięcy wieszaków do suszenia mięsa, a następnie wysuszymy, zabijemy wszystkie woboły w okolicy. Tak, zabijmy wszystkie. Zabijemy wszystkich. I potem nie będziemy mieć skąd głównej, będzie warzywa nie rosną. Halo, wyprawa potrzebna. Ja zaraz umrę. Ja proponuję znaleźć wioskę świń, my chyba ją gdzieś znaleźliśmy już. Ja jestem cały czas przy niej, bo ja tutaj zbieram popyt. Właśnie, i trzeba regularnie zabijać świnie i z nich zbierać rzeczy i przerabiać świnki na domki dla świń, bo można świnkę na domek dla świni przerobić. Można przerobić świnkę na domek. Ty, masz coś do jedzenia, gruby? Wiesz co, mam 6 Monster Meatów, 3 zwykłe. Chodź upieczmy jedno mięso, bo ja mam 55 głodu tylko, wiesz? Masz mnie. Featherhead. Kogo to jest Featherhead? Co jest gro? MC Silk jakiś, MC Silk. MC Silka znalazłeś? Jest tak, w ogóle są pająki. Zobacz ile pająków, trzeba pozbierać wszystko. Ej, słuchajcie, w ogóle jest wieczór, ale jest tak ciemno. No, cholernie ciemno tu jest. Jest strasznie ciemno. Bo jesteśmy w lesie. Chcesz mięso ugotować ci od razu? Ja nie potrzebuję. O cholera, źle zrobiłem. No ja też nie potrzebuję. A ja tutaj spotkałem tego, kolejne tego. Ej, słuchajcie, tutaj są 3 pająki obok siebie. Zatem, Gimper, nie musisz mnie już wyzywać, że spaliłem pająki, bo tutaj są 3 siedziby pająków obok siebie. Okej. No. To miłe. Bardzo dobrze. Wszystko zaplanowałem, zatem przyjacielu... Zabijmy świnkę. Zabijasz? Tak. Ty już sam sobie z nią poradzisz. No, stary, a nie, w ogóle dzisiaj grałem solo i trafiłem Wigfried na sytuację, w której sobie przestała radzić. To musiałeś walczyć ze 100 świniami, czy coś? Nie, wszedłem na bagna i 4 matki mnie napierdalały. No to tak. Tylko chyba wtedy. Tylko wtedy, bo ja nie mogłem wyprowadzić ataku, one mnie tłukły. A teraz wymień wszystkie postacie, które by sobie wtedy poradziły. Chyba tylko robocik. Żadna by sobie nie poradziła. Robocik ma max upgrade'a? Nawet nie. O, drzewiec jest, halo! Dwa drzewce. 4 drzewce tam są. Chodź, zaatakuj go któregoś. Nie, zabije nas. Nie, robocik ma 400 HP wtedy, wiesz? Cześć, zabije cię, kurwo. Wow. Jesteś Wigfried, zabijesz go. Ale to bym musiał mieć mega dobry ekwipunek. Ej, ja potrzebuję jeszcze jednego tego. O kurwa, ja potrzebuję szybciutko jednego zboża, bo jak nie, to ja zginę w ciemności. Spal drzewce. Spalę was wszystkich. Właśnie nie mogę nic zrobić. Patrz, jeden się już pali, jeden się zaczyna palić. Tak, dymi się. Tu jest kolejny jeszcze na dole. I jeszcze jeden, o kurde. Ile tu drzewców jest? Halo, co one narobiły? Aby ich kurwiliśmy pożarem, tak? Jest jedno zboże. Jeju, ej, ich jest 5, tu są jeszcze 3 kolejne. O cholera, ale tych drzewców tu jest. To jest żywy las. To jest jak w tym, świnia ze strachu, jak je zobaczyła. O cholera, co tu się wyczynia? Ja nie rozumiem. Płoniecie wszyscy. Zabijemy ich. Zabij wszystkich. Jeszcze jeden drzewiec. Płoniemy ich. I tam jest jeszcze jeden. I to brzmi bardzo podobnie. Zabijamy ich i Living Wooda będziemy mieli, Underwooda z nich. Co ty mówisz? Bardzo mi to podobnie brzmi do kogoś, do takich słynnych słów.
O kurde, tu są trzy jeszcze po lewej, stary. Tak, mówię, to jest pizda tych drzewców. Patrz, jeden się pali. O, zaraz umrze. Umrzesz. Uważajcie, bo jest już noc. Spoko, mamy nie... pożar. Mamy tak, pożar. Żeby się nie zesrali po prostu. Moja głowa ma 81 już tylko, mam sanity strasznie mało. Mam 110, więc... No to bo ty się napierdalasz i wystarczy ci. Tak, tak, tak. Od ilu sanity jest takie, że jest już mi smutno? Procentowo pewnie od 50% gdzieś. Mm. To znaczy nie, już teraz jest mi smutno i mam potworki, od ilu mnie biją, co? Nie od 25? Czy od 33? Od 30 chyba, coś takiego. Co z tym, co z tym drzewcem można zrobić, żeby go zabić? Ej, czy to jest nasza baza? Tak, trzeba go bić. Trzeba go napierdalać. On nie powinien zdechnąć od tego? Od pożaru? No tak, ale wiesz co, on ma tam 8000 zdrowia, coś takiego. Sprowokowałem go, zobacz. Bardzo dobrze, kolego. Świetny pomysł, idzie na ciebie właśnie 6 drzewców. Czujesz się już... Czujesz się już jak Saruman? Troszeczkę tak. Patrz, sprowokujemy je jeszcze bardziej. Ja się bardzo dobrze bawię. Ale cię gonią, ej, on nie zwraca na mnie uwagi, jak otwórkę. Z tego nie robi, zabiję go, dobrze, uciekaj. Pozabijam was, kurwa, jak moi widzowie mnie ilością filmów. Zobacz, podpalę wszystkim drzewa i zobaczyć, te wszystkie głupie drzewce się spalą zaraz. Ej, ja płonę, halo. A bo te drzewce płoną. Tak, one się głupki dadzą zaraz spalić. A to jest tak niesamowity widok, stary, 8 drzewców. Musisz je wciągnąć z powrotem w pożar. Dobra. Patrz, patrz, jakie to są głupki. Jestem raperem bardziej pracowitym. O, pszczół, wciągaj je w pożar. O, dobra, znowu dzień. Kolejny stał, stary, kolejny drzewiec się pojawił. Co za pojebańce, ty. Ale one się spaliły, stary, te drzewce. Jakiś jeden się to spalił chyba. Czekaj. O, ty. Słuchajcie, chłopaki, się super bawicie i tak dalej, ale będzie mega koniecznie. Trzeba znaleźć... tego. Trzeba zabić drzewce, tak? Zabijesz to... jakiegokolwiek, Gimper? Zaraz, poczekaj, to musi, to niech cię gonią, no. A ja będę podchodził i w plecy im wbijał te włócznie. Dobra, oni mnie nie biją, oni idą za tobą. O tą kurde, kolejny idzie na mnie. Kurbiłeś golema. O cholera. Ale jak oni płoną, to ja ich bić nie mogę, stary. O nie, zaczyna mi oddawać, ty kurwo. Dobra, wpierdalaj. Dobra, chodź, spadamy od nich, co? Nie, jak jest jednym, to ja się mogę bić. Wiesz co? Chciałbym usłyszeć w tamtym sezonie, jak robiliśmy razem, że o nie, Madziu, chodź, ja będę bił tego drzewca, z jednym mogę się bić. To jest kolejny miał... drzewiec. Wtedy się z nikim nie mogłeś bić, byłeś tak beznadziejny. Świnka umarła. No jeszcze ty postać do bicia się i byłeś beznadziejny. Coś mówiłeś? Tak, że wtedy miałeś postać do bicia się i byłeś beznadziejny. A czym ja wtedy grałem? Wolfgangiem. Tak, Wolfgangiem. Ale on nie miał, on nie był OP na cheatach, jak jest ta. Nie. Dobra, mam 120 charcoala, wygram cię. No te drzewce są głupie, ale no nie chcą się spalić, no. Nie no, nie zabijemy ich, za dużo ich jest. Z jednym ja bym mógł się napierdalać, nie? Bo trzy ataki można uciec. Mhm. Ale o kurwa, ile jest tych świnek? A! Idziemy stąd do bazy? Dobra, spierdalajmy stąd do bazy. Kiedyś po was wrócimy, zobaczycie głupie drzewce. No to prowadź do bazy, bo ja mam, jestem po chloroformie i ja nie widzę, gdzie jesteśmy. Mistrzu, prowadź pedał. Tomek, dlaczego mnie oszukałeś? Nie powiedziałeś mi, że jak zaatakuję jedną żabę, to wyskoczy 15 kolejnych. Dla mnie to nie był żaden problem, absolutnie, przyjacielu. Chodź, przyjacielu. Ej, tutaj jest już, czy jeszcze nie ma? Nie, bo nie jest zima. Ja już mam bardzo brzydki widok, bo już jestem na czarno-biało. Muszę kwiatki zacząć podnosić. Poczekaj. Popatrzysz się na mnie. Euro. O, jest koelefant. Chcesz iść na koelefanta? Autodisik. Widziałem, że jest. Nie chcę iść. Dobra, poczekaj. Nie iść tak daleko, przyjaciel. Przyjaciel, umrę. Halo, ja umrę zaraz. Flowery muszę zbierać, poczekaj. A, ty, poczekaj. Zróbmy sobie jedzenie. A nie, nie mogę, bo nie mam drewna. Ja mam drewno. To zrobić? Okay. Ognisko zrobić? No, zrób. Małe. Sztos, siedzi. Dobra, zaraz ci dam jedzenie. Albo czekaj, masz jedzenie? Mam dwa mięsa, spoko. Mam dwa mięsa, weź sobie. Już. Nie, mogę ugotować sobie. No to sobie ugotuj, dobrze sobie zabiorę w takim razie. Zabieraj sobie, ja sobie ugotuję, będzie lepsze. Kurwysyny z Playa do mnie dzwonią. Co ty mówisz? To będzie, proszę pana, dlaczego chce pan zerwać umowę? Ja mówię, bo jesteście chujowi. No. Proszę pana, ale kończy się panu umowa. A ja mówię, wiem. Wystawiam potem ocenę konsultacji 1 i wysyłam. Dzwonią do ciebie jeszcze raz wtedy pewnie, tak? Ale dzwoni wtedy do mnie taka pani do zadań specjalnych, która ma najmilszy głos na świecie i nawet ja będąc gejem nie jestem w stanie jej nic niemiłego powiedzieć. I ona wtedy mówi, nie wiem, proszę pani, bo mi się nie podoba, bo zostałem oszukany, a ona mówi, kurczę, proszę pana, to strasznie szkoda, że nie udało nam się spełnić bardzo pana oczekiwań. Szkoda. Ukropnie mi szkoda. Jesteś taka, nic nie mogę ci powiedzieć. Co to jest wet goop? Słucham? Co to jest to wet goop? To jest jak zrobisz potrawę z patyków, czyli pewnie Mandzio próbował bawić się w gotowanie. Nie. Nie, to shop, obok shopa to leżało.
A to może szop sobie coś takiego, z patyków on sobie to... A może on sra po prostu tym, no bo szopy w sumie tym powinny srać, nie? Tak by się zgadzało wtedy. To prawda. A i dzwoni ta pani i ona jest jak ta Natalia Pokląskaja, że i nie da się nic miłego powiedzieć, nawet jak właśnie przejmuje twoje państwo i zabija twoich ludzi. Okej. Gdzie idziemy, przyjacielu? To dobra do droga? Idziemy. No ja nie widzę bazy przecież, no. No to ja może widzę. No a ja mam, przecież mówić, że ja mam amnezję. A nie, mapę już widzę dalej, stary. Widzę mapę. Ale coś mi część mapy nie zbadało mi. Jakby nie zapisało mi części zbadanej mapy, nie wiem dlaczego. Może masz Alzheimera? No troszeczkę. Może nie hejtuj, dobra? Przepraszam. No. Złożymy fanpage. Proszę załóżcie się, że zbieramy milion polubień dla Ignacego Łukowskiego. Który jest hejtowany po prostu. Żeby mapa wróciła. Ja widziałem, że ty ostatnio zmontowałeś film. Właśnie, co się stało, że ty miałeś pocięty film? Ale on, ale słuchaj, on był pocięty i zamiast być 8 minut z twoimi były 3 i się przyjemnie to oglądało. Tak, bo ja stwierdziłem, mówię, chcę nagrać szybkie ogłoszenia i mówię, koniecznie chcę, żeby każdy to zobaczył, więc muszę to pociąć do 3 minut, więc wszystko wycinałem, każdy oddech i każde Tak, no tak się zaparłem wczoraj. I każdy to obejrzał wtedy. To prawda. I to było do obejrzenia wtedy, no tak serio. No to bo muszę tak robić częściej. Montować filmy? To jest przesrane. Nie, tylko filmy informacyjne. A, Poszalał montować szalał filmy. Już się bałeś, nie? No już się bałem. Ja też się bałem. Zmierzmy tam temperaturę, Ignacy. No jeszcze kawałek do siebie mamy. Już mam mapę, już cię nie potrzebuję. Jeszcze zaraz bardzo. Nie, już się nie potrzebuję. Już się nie potrzebujesz, taki właśnie wdzięczny. Tak, to jest moja wdzięczność. Załóżcie fanpage, milion polubień dla Ignacego Łukowskiego i go tam wyzywajcie. Wcale takiego nie zrobię. Oni będą mu tam wbijać milion polubień, a nie go wyzywać. Tak, właśnie. Ignacy Łukowski zginął przez internet, ogarnijmy się. Dokładnie. Gimper, człowiek, który namieszał mi w życiu. Cześć, przyjaciele. No. O, halo, ale zrobił tutaj bazę piękną. Ale baza piękna, wystrojona. Co robimy? Powiedzcie, jaki jest pomysł na misję, na życie? Robimy milion tych, a to potrzebujemy jeszcze milion traw, ale to ja pójdę... Ja mam dużo trawy, ja mam 38 trawy. To dasz mi zaraz i... Liny zacznę robić, nie? Ja zacznę robić liny. Bo to z lin się robi, nie? Będziemy mogli zrobić, tak. Dobra, to ja zacznę robić liny. Powiem dokładnie, z czego to się robi. Tak, 3 liny potrzeba. To ja zrobię tyle lin, ile uda mi się zrobić. Chesterze, o ile się nie mylę, jest tego. O kurwa, ale jestem głupim gównem. Ej, słuchajcie, jest trawa w Chesterze, zatem jeżeli chcecie, weźcie sobie trawę. Jestem głupim gównem, przyjacielu. Bo zacząłem robić, wiesz co, zacząłem robić to. Potrzebujecie... Jesteś głupim gównem. Ile ty tego zrobisz? Jesteś głupi. No Jezus Maria, no zdarza się. No pytanie panowie, czy potrzebowalibyście takiego znamitego narzędzia, jakim jest węgiel? Mamy dużo węgla, wszyscy. No, tak, mam 20. No ja mam... Okej. Okay. Ja mam 55, ja byłem dumny. Ale mam 34 popiołu. Nie przejmuj się, teraz z tego całej trawy jestem w stanie zrobić 2 liny, proszę. Proszę. Ale jest za to dużo pułapek. No dobra, to jutro będzie się kurwa rozstawiał. Dobrze. Ale żebyś wiedział, cały dzień będziesz je rozstawiał. No będziesz nic nie robił innego. Nieprawda. A patrz, zrobiłem więcej lin, zobacz. Hopa. No super. Dobra. Dziękuję kolego. Proszę. Liniacy. Kolega liniacy, bo się lini. Nie odmienia się tak chyba, to się mówi jakoś inaczej. Lni. Jest się lni. Lni? A może jedwabi. Linieje. Linieje. O, jest głupie gałgany, jeden z drugim siedzą po prostu. Głąby, no. Głąby, jakieś... Co za określenie. No co? Zabawne. Śmieszny przyjaciel. No, bardzo śmieszny. Dobra, kurwa. No. Shots fire, to położyłem torf na ziemi. Spoko. No bo to jest takie brzydkie gówno, że wiesz. Wykopuj mi mojej pięknej bazy. Tomasz Andrzej Działowy, dostaniesz kurwa torf urodzinowy. Albo chujową pacę. Dobra, biorę w takim razie tego. Pułapki, ja jutro będę sobie rozstawiał cały dzień pułapki. I sobie będziesz rozstawiał, się będziesz świetnie bawił. Nie będę, wszyscy widzowie będą oglądali sobie, jak ja rozstawiam pułapki. Jak jesteś gównianą postacią i nie umiesz walczyć, no. Co zniszczysz? Moja ziemia! Jak nie naprawiasz, psujesz bazę, nie! A już zrobili bazę z twoim ryjem na hajsach i była większa jeszcze. Nie, była w zasadzie, nie wyglądała aż tak bardzo źle. Znaczy, musiałem chwilę przyglądać, żeby tam twoją buzię w tym tęczu zobaczyć. Ej, ma ktoś z was jakieś, nie wiem, mięsa, zrobić meatballsa czy coś? Mogę ci dać moje bolsy, Ja ci już daję meatballsy. Masz? Tak, mam specjalnie... Co mu bazę niszczy? Bardzo ładnie ta baza teraz wygląda. W końcu wygląda. Pójdź ci w zastrop. Co zrobił?
Nie, śmieję się z tego, że się zgodziłeś, co nie w końcu wygląda. Gimper taki znowu niekochany przez nikogo. Nie muszę. Dobra, ja idę w takim razie sobie na pustynię i ja sobie będę z kulikami spędzę cały miło dzień, a nie z moimi hejtującymi kolegami. Ja idę z tobą. No dobrze, to Madzio jest kolega. I właśnie idę, zrobię dużego krosa, wiesz? Po tym przyjacielu nie masz tego, mapy to chodź za mną. Dobrze, nie, już mam mapę, wiesz? A to wypierdalaj. Kłamał, żebym go prowadził. A ty mnie chciałeś... Ja widziałem, gdzie ty mnie chciałeś wyprowadzić. Tam wcale nie ma królików. Ty mnie chciałeś znowu dać chloroform i zgwałcić. Ja już wiem o tym. To teraz... To jest jak były te zabawy w mafii i w morderce. To właśnie już teraz dostałem po szlakę, kto jest mordercą. Kto był mordercą. Kamerdyner. Kamerdyner. Chester, że mam coś dla ciebie. Co? Nie! To jest chloroform. Chester biegnie. Nie! Zwyrodnialcu. Dajesz, Chester, dajesz. Zostaw mnie w spokoju. Ale to nie ja. Przyjaciel, to... pomocy! To Chester chce cię zjeść. Chciałem ci pomóc, wybrałeś króliki zamiast mnie. Wybrałem, no. Niech ci króliki dają pupki teraz. O, będą. Źle postawiłem pułapkę, co? Jest, o. Zjadźcie. Jak się pułapkę stawia, żeby była dobrze postawiona, tak? Daj, ja ci pokażę. No pokaż, czekaj, a to masz. Patrz, pułapki musisz postawić tak. Nie. Pod tym kątem jest ciężko. O! Idealnie! Tak? No, chyba tak. Dobra, niech będzie. Coś złapie się. Albo i nie, to Gimper zagłoduje. My sobie zjemy coś. O, patrz! Ignacy! Marchewki? Nie. Co? Tego, Animal Truck. A to chcesz iść zabić koła elefanta? No chodź. Ojej, źle ustawiłem. Poczekaj, muszę ustawić dobrze pułapkę. Co przyjaciel drugi robi? O, jak wrócicie, zobaczycie, co przygotował dla was przyjaciel. Jest AFK. Przyjaciel takie tyle rzeczy przygotował. Manuje hajsowników. Manujesz hajsowników w tym czasie. To prawda. Bo się do niego nie odzywamy, to się obraził. No. A dobra, Mandzio, gdzie jesteś? Powiedz, gdzie poszedł Mandzio? Za tropami, za śladami. Ojeju. Za psychotropami. Ja wiem, właśnie on mi chce dać psychotropy. Chce się w Chesterze wszystko ukrył. Tak. Zwyrodnialec chory, no. O nie, to na mackach będzie, nie. Dobra, to ja nie idę do macek, to ja wracam do drugiego przyjaciela, gdzie ale jest bezpieczny. Ale jak macie zbroję, to one aż tak dużo nie robią. Chyba tych macek już nie ma, co nie? Bo wtedy je zabijaliśmy. W sumie mam tentacle spike'a, nie? Więc... No to chodź. No na macki i tak trzeba z 7 uderzeń tych tak? Nawet tentacle spike'iem? Nawet tentacle spike'iem z moim plus 25% do obrażeń. Więc... No dobra, to idę Mandzio na bagna, idę w takim razie. Nie, tam się kończy trop, wiesz? Tak, no dobra. Kończy się trop, ja się boję tam iść. Ja też się boję, trzeba iść tam z Wickfried. Dobra, pozbieram trochę tej trawy. Lin potrzebujesz, co? Pewnie przyjacielu? Nie, ja już nie. O, woboły! Kurwo, wyjebał mi, o ty śmieć. Moja włócznia złota, zabiję was. Kim ty się kurwy bijesz? Zabiję, z 9 żabami. Gimper, znalazłem tego, trzeci poziom pająków. Dobrze. To je pójdziemy zajebać i sobie wyciągniemy, nie? Kurwy, no żaby, patyki ze mnie, wszystko pół ekwipunku mi wyciągnęły, bo mnie ich 10 biło. No to dawaj na pierwszy slot. Ale wobołów tu jest, o Jezu, jakich jest dużo. Na pierwszy slot po prostu dajesz 40 węgla. A panowie, bo ja widziałem, że ja mogę sobie zrobić Shiva, jest sens... Ale to nie ma znaczenia, Mandzio, wiesz co, one mi wyciągnęły pierwsze 7 slotów w ekwipunku. No, tak szybko ci wyciągnęły. Tak, mega, no bo to 10 żab mnie napierdalało coś. Ej, broń mi zniszczyły, ze głupie żaby. Dobra, pitchforkiem cię będę tłukł. Zabiję ją widłami, dobra. Jestem kozakiem. Co to za porządki? Ale ona jest gównem, moim zdaniem to drugie. Ale moje sanity jest cały czas niskie i girlandy nawet nie pomagają. No tak, moje też jest takie na poziomie... Połowy. 10%. Co chwilkę no, pojawiają się potworzaki jakieś. No będzie trzeba po prostu pójść na świnek, dać im mięsko i wiesz... Żeby świnki tak. Były z nami, nie? Tak, i one wtedy, jak koło nich jesteś, to rośnie ci sanity. Dobra. O, kolejny tropko elefanta. Widziałem, że z drugi właśnie był. No to już go mam, bo on był tutaj przy wabołach tych o 50. Hi. Ale mam pomysł. Hi. Nie podoba mi się ten śmiech. To jest najlepszy śmiech świata. Bardzo mi się spodoba. Zobaczysz, że będzie wyborny. Hi. Mówisz, że będziemy się szampańsko bawić. Tak. Tylko muszę zobaczyć, jak to się robi. A nie, to nie tym się robi, już wiem. Muszę też to mieć. Też to muszę mieć. Jest. On rozpłynie. Właśnie nie wiem, mi się boję trochę. Hi. Troszkę się cygam. Hi. O! Nie wierzę, Ignacy, króliki się złapały na twoje pułapki. Bo były dobrze zrobione. Chodź, z niego pośmiejemy, przyjacielu. Zobaczysz, jak on przyjdzie. Przyjedzie, to się zobaczysz, jak się zdziwi. Idę do was. Idę ci pomóc. Pomóż szybko.
super, pewnie spalasz moją bazę, albo wiem, rozkopuję z tą bazę, żeby... Nieprawda, wcale tego nie zrobiłem. Mam nadzieję, że tego nie zrobiłeś. Na pewno nie. Jeżeli ja. Jeżeli to zrobiłeś, to się obrażę, to znaczy ciebie to nie obchodzi. Znaczy, zobacz, kto to właśnie robi. Ja właśnie... Nie, przestań, Tomek, przestań to robić! Tomek! Ja nic nie robię nawet, nie mam... Idę wam wpierdolić. Ja widziałem, przecież ty to właśnie wykopałeś wszystko. Ty wszystko wykopałeś. Ale mam wpierdzielę, obydwu. Czekaj, trzeba jej zapalić tym. Nie! Idioci! Jak to brzydko wygląda! Co ty, właśnie... Świetnie, Mandzio. A patrz, jak się pali, to świetnie. No. Nie, nie moja trawa! Pali się jak szatan. Ale patrz, ale przyjaciel, żeś pobudował tych drying kraków, to ci powiem, że no naprawdę... Wisi uczta dla was. Tak? Przepysznie. No zobacz, no wisi wszystko, suszy się. Nie, Mandziu, przestań to robić! Wszystkie żaby, które mi... Będziemy się o to pić. To są żabki? A, okej. Okay. A kiedy można z tego zdjąć? To jest około 2 dni, to się chyba po 2 dni. Zobaczmy, co jest w chesterze. Chloroform. O nie! Chloroform, koniec odcinka, moi drodzy, 20 minut, dziękuję bardzo serdecznie. Ja już tracę pamięć, ale będziemy widzieli się tak, przypomniał mi chloroform, co mi się zdarzyło zeszłej nocy. Było bardzo, bardzo niemiło. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, ze mną był zwyrodnialec Mandzio i drugi zwyrodnialec Gimper. Oni walczą o bazę. Super, super odcinek, super koledzy, nie pozdrawiam. 0 na 10, pa pa, hej. Do widzenia, cześć. Pa, pa.